Hello. Tak, tak o to się cieszy matka, która w końcu po tygodniu, ciężkim tygodniu, z dwójką dzieci w domu, odwiozła dzieci do szkoły, do przedszkola i skoczyła na siłownię. O Jezus Maria, jak mi tego brakowało. Przede wszystkim siłowni, bo po niej zawsze czuję się bardziej ożywiona, dużo więcej energii i po prostu takiego zadowolenia, endorfiny. Oczywiście na siłowni nie pracuję tam, żeby chudnąć, czy żeby robić sobie bicka, tylko po prostu właśnie dla tych endorfin. I co? I powiem wam tak, tydzień się skończył. Ja wiem, że ja to tak mówię już chyba któryś raz z kolei, ale po prostu bardzo, bardzo mnie to cieszy. Może wychodzę na wyrodną matkę roku, ale powiem wam, że praca na nocki i opieka nad dwójką chłopców, dodam chłopców, bo oni to tylko się bawią w wojny, w bicie się, wszystko w domu przy tym rozwalają i jest totalnie chaos, są głośni i w ogóle. No i wszystko by było fajnie, gdyby nie fakt, że ja pracuję na nocki i nie mam kiedy odespać, także no było ciężko, takie właśnie tygodnie, kiedy oni mają wolne od szkoły, a tutaj zdarza się to bardzo często, bo co mniej więcej półtora miesiąca mają tydzień lub dwa wolnego. Ja niestety w tym czasie nie mogę brać urlopów, bo one są już zaklepane do przodu na kilka lat, bo wszystkie mamy biorą w tym czasie urlop. Także ja muszę pracować w nocy, a w dzień zamiast odsypiać, to muszę się nimi zajmować. No ale na szczęście zeszły tydzień fajnie nam się złożył, bo żeśmy podróżowali. Ja na ostatkach sił i oparach już leciałam, ale dałam radę, przeżyłam, zaczął się poniedziałek. Zaczął się od siłowni, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Poszłam do Lidla, jak to zwykle, zawożę dzieciaki pierwsze co lecę do Lidla, bo mam pod siłownią Lidla, żeby zakupić im croissanty i te ciasteczka nasze ulubione, ale niestety piekarnia zamknięta. No i co? I zobaczcie, zaraz wam pokażę, co fajnego wyczaiłam. Kocioł karmę. Nie, żartuję. Ostatnio jak byłam u mojej koleżanki pod Oxfordem, widziałam u niej, coś pięknego, tak mi się to spodobało. To jest taki żyjąca dżungla. Tutaj jest jakiś mech, piasek, ziemia, kamienie i kwiatki. W ogóle muszę zacząć, jak się z tym obchodzić, chociaż tutaj nie ma żadnej metki. Czy to trzeba podlewać? To będzie żyło? To ma być otwarte, pachnie lasem. Ma być otwarte, czy to jest w ogóle sztuczny czy prawdziwy? No prawdziwy kwiatek, także nie wiem, ale podpatrzyłam to u niej i bardzo mi się spodobało. No i słuchajcie, jest na przecenie w Lidlu, także mega fajnie. No i kolejną rzeczą, którą sobie zakupiłam w Lidlu, też śmiesznie wyglądałam targając to na siłkę, ale nie szkodzi i to w ogóle nie przeszkadza. Teraz w Lidlu jest właśnie fajna taka karuzela na buty, czyli rozkładamy takiego pałąga od sufitu do ziemi. No i nam się tutaj kręci i możemy sobie buty ustawić. Jest na 48 par. Także spoko. Ja mam wiecznie problem, gdzie te buty ustawić. Bo tak jak widzicie, tutaj mam korytarz i jest od razu grzejnik. O, właśnie buty leżą. I od razu schody do góry. Także nie mam opcji tak za bardzo, żeby tu wsadzić jakąś szafkę na buty. Bo mi się drzwi nie otworzą. One się otwierają do środka. Mam tu takie wiszące coś z Ikei i tam upychamy te buty, no ale one non stop wypadają, bo niestety trochę za dużo tych butów. No i też mam na buty takie rozwiązanie, już wam pokazuję, takiego stelaża na drzwi, ale i tak mam, że tak powiem, za mało miejsca, on tutaj lepiej widać, bo już mi z tego wypadają, więc myślę, że to będzie super sprawa, bo to zajmie mało miejsca, no i dużo par tam wejdzie. No i kolejną rzeczą, którą kupiłam i mam nadzieję, że to będzie spoko, jest taki wieszak na ubrania z górą i z dołem i jest on cały metalowy i tu jeszcze ma półeczkę na buty. Mega. Fajnie, że on jest, mam nadzieję, że on jest cały metalowy. Mam nadzieję, że w ogóle go poskładam, bo do tej pory takimi rzeczami zajmował się Rafał, więc ja nie wiem, czy będę w stanie to ogarnąć, ale mam nadzieję, że tak. Pobawię się trochę.
składanie klocków, ale do czego zmierzam? Do tego, że podoba mi się to, że on jest metalowy, chyba jest metalowy, tak? Czy to będzie plastik? Mam nadzieję, że to nie będzie plastik. No ale cóż, ja jeden taki wieszak mam, ale on już błaga o to, żeby go wyrzucić. Zobaczcie, tu jest właśnie mój wieszak, który już ledwo stoi, bo te nóżki mu się tutaj, tu Rafał drewnem go wzmacniał, bo się rozpada, przekrzywia, bo właśnie tu jest taki cienki plastik i to wszystko, zobaczcie co się z tym kółkiem stało, to wszystko po prostu zaraz spadnie, wręcz krzyczy i czekam aż lada dzień się rozwali, mimo wsporników, mimo wzmocnień, to już ledwo stoi, chyba w kamerze nie widać jak to krzywo stoi, ale uwierzcie mi na słowo, to stoi pod takim kątem, no i zaraz pierdyknie, także zamienię. Generalnie w ogóle jestem zadowolona z czegoś takiego jako szafy, ponieważ u mnie jest straszna wilgoć, ja nie mogę trzymać rzeczy w szafie, no więc one są, że tak powiem, na wierzchu, oddychają. Mam też sypialnię, gdzie nikt tu nie zagląda, więc nie ma problemu z tym, że one sobie tak wiszą luzem. No i jest fajny do nich dostęp, czyli mi generalnie takie wieszaki bardzo się podobają. Tylko muszę go, kurczę, jakoś poskładać. Biorę się za śniadanko i Big Brothera. No a potem muszę wymyśleć coś z obiadem. Ja natomiast, jeżeli chodzi o moją, moją dietę, zamówiłam sobie catering pudełkowy, co jest mega fajną sprawą, bo już mam śniadanko gotowe. Dzisiaj mam na śniadanko porridge, czyli tą owsiankę. Owsiankę z rodzynkami i z jabłuszkiem i z cynamonem, także wrzucam tylko do mikrofali, żeby było cieplutkie. Na obiad już nawet nie pamiętam co tam mam, ale same smakołyki. No i muszę się tylko zająć obiadem dla dzieciaków, więc jeszcze mnie czeka wizyta w sklepie. I zakupy, jak to przy poniedziałku bywa, trzeba zaopatrzyć lodówkę. No, jeszcze dzisiaj nocka, Matko Boska, Matko Boska, Matko Boska. A teraz hit sezonu. Frytkownica, z którą walczę i walczę. I wysyłałam filmy do pana i pisałam, że nie działa. I w ogóle no trwało to znowu kolejne 2 tygodnie. Już nie wspomnę, ile czekam na te frytki. To jednak okazało się, że frytkownica działa, tylko trzeba nią porządnie chlapnąć. Działa? Działa, tak. Tutaj ma programy różne, co byśmy chcieli sobie wybrać. Stawiamy sobie temperaturę. No i tak jak mówiłam, kosz jest duży, więc dużo można tutaj zmieścić dla bardzo głodnej rodziny. Nawet można sobie tutaj kurczaka całego wsadzić, tak zgrillować jak z grilla, tylko że właśnie bez tłuszczu, a na gorącym powietrzu. No także trochę przebojów z tym było i powiem wam, no wyszłam trochę na blondynkę, jak zawsze zresztą. No, jedną ręką to trochę ciężko, ale trzeba, może w drugą rękę wezmę, trzeba po prostu bardzo porządnie, pięknie wychodzi mi, demonstracja idealna i działa. I całe szczęście, że działa, bo powiem wam, że już mi się odechciało szukania tych wszystkich frytkownic, odechciało mi się tych całych frytek i tego wszystkiego związanego. No słuchajcie, to już jest ile? Ponad miesiąc, kiedy ja walczę z frytkownicą. No ale ważne, że działa. Oficjalnie jestem mistrzem pakownictwa. Słuchajcie, mam tu dwie takie duże paczki, jedną i drugą. I to jest wózek, kurczę, no pralka teraz musisz. I słuchajcie, zapakowałam w taką folię, obkleiłam taśmą. Strasznie mnie to dużo wysiłku kosztowało, bo to ciężkie jest bardzo. No i wyobraźcie sobie, że nie mogę znaleźć kuriera, żeby wysłać to do Polski. Ponieważ wszyscy kurierzy życzą sobie, żeby to było w kartonowym opakowaniu, ponieważ mają automatyczne sortownie i na taśmie to nie pójdzie, się zatrzyma. Także lipa totalna. Takich wielkich kartonów nigdzie nie mogę znaleźć, ani na eBayu, ani na Amazonie. Na eBayu owszem, mogę zamówić pod wymiar karton, ale muszę wziąć minimum 25 sztuk. No, 25 sztuk niepotrzebne. Już się zastanawiałam, czy nie spakować to po prostu w jedną wielką paczkę. Czy dwie takie, powiedzmy, mniejsze. No ale cóż, poprznosiłam z pracy kartony. Takie duże.
I będę to chyba jakoś origami tu tworzyć, składać. Powiem Wam, że nie jest łatwo, bo to są dosyć ciężkie, twarde kartony. Także trochę lipa. Ja nie wiem już, jak mam to ogarnąć. Tu mam resztę dużych kartonów. Zawalają mi pół pokoju. Masakra, no wiecie. Znalazłam również takich prywatnych kurierów, wystawiłam ogłoszenie, już nie pamiętam jaka to strona, no i tam się zgłaszają osoby, które by to odebrały i zawiozły do Polski pod wskazany adres, ale niestety wyobraźcie sobie, że oni chcą za to, już wtedy nie musi być w kartonach, ale chcą za to od 300 zł w górę. Natomiast jeżeli uda mi się to wpakować w karton, no to przesyłka tych dwóch paczek będzie mi kosztowała 150 zł, więc muszę jakoś to ogarnąć, nie wiem jeszcze jak. I złożyć te kartony, będę je jakoś kleić, ciąć, tylko że to jest wszystko takie sztywne, takie twarde. Słuchajcie, 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 jestem podekscytowana, chyba bardziej niż na święta, nie pamiętam kiedy ostatnim razem tak bardzo byłam podekscytowana i tak bardzo cieszyłam się na nową paletkę. Jest to paletka Tati Beauty. Nie wiem, czy znacie, ale na pewno każdy zna Tati. Szczerze powiedziawszy, to ja nie kupuję za bardzo kosmetyków wydawanych przez youtuberów, ponieważ nie są one do końca najlepszej jakości. Też właśnie jeżeli chodzi o maksyneczkę, czy katosu, czy zmalowaną, powiem Wam, że z przymrużeniem oka, no niby to ładnie wygląda, ale opinie są tak różne i w sumie jedyną youtuberką, której kosmetyki kolorowe uwielbiam, to jest Huda. Ale to zaczęło się od tego, że wypuściła pierwszą paletkę, której kolory były dla mnie idealne. Kupiłam pierwszą paletkę, zakochałam się, kupiłam drugą, trzecią, czwartą, piątą i tak dalej. Także zdecydowanie Huda jest moją faworytką, no ale stało się coś takiego, że Tati niestety przebiła Hudą. Jest mi to bardzo ciężko powiedzieć, bo nie wiem czy wiecie, ale Huda teraz też wypuściła nową paletę, na którą się czaiłam i w sumie byłam pewna, że ją kupię. No, ale pojawiła się paleta Tati. Ciężko było ją dostać, powiem Wam, że jak tylko wyszła, bo podana była godzina, kiedy ona wyjdzie, o 18 czasu angielskiego, weszłam o 18:02 i musiałam czekać 15 minut, żeby moja paleta do koszyka weszła, bo taka była kolejka. Palety sprzedały się chyba w ciągu 24 godzin, teraz wiem, że ona będzie doprodukowywać nowe, ponieważ jest takie zapotrzebowanie, także wszyscy oszaleli na punkcie tej palety. Powiem Wam, że jest cudna. Już oczywiście otworzyłam, bo nie mogłam wytrzymać. Już Wam pokazuję. Przepiękne, duże lusterko. Paleta jest dosyć ciężka, ale te kolory, słuchajcie, kolory są przepiękne. Kolory są i na dzień, i na wieczór, także możemy zmalować nimi jakie tylko byśmy chcieli makijaże. Jest to taka paleta, jak ja zawsze gdzieś jadę w podróż, czy na wakacje, czy do Polski się wybieram, no to zawsze biorę ze sobą przynajmniej dwie palety. Jedną taką dzienną paletkę, jedną taką wieczorową paletkę, jedną paletkę, która ma właśnie błyski. Natomiast tutaj mamy wszystko razem i jeszcze dodatkowo duże lusterko. Także jest to paletka, która jest po prostu idealna i na dzień, i na wieczór. Już ją pomazałam, już ją tak naprawdę nałożyłam kawałek na oko. Nie robiłam całego wielkiego makijażu, ponieważ nie miałam na to rano czasu, ale wzięłam dwa maznięcia i po prostu jestem zachwycona. Zachwycona jestem, jak one się blendują, jak one wyglądają. I no niestety muszę to powiedzieć, jest to najlepsza paletka, jaką tylko miałam okazję mieć, jaką miałam okazję macać. Pobiła Hudą na głowę, także absolutnie nie żałuję jej zakupu. Słuchajcie, te cienie są po prostu obłędne. One, zobaczcie, leciutkie dotknięcie, nawet nie chcę się sfokusować. Lekkie dotknięcie, błysk jest niesamowity. Niesamowity, to samo przepiękne jest, bo tutaj jest jeden rząd kolorów brokatowych, które mają błysk po prostu nieziemski. Jeden rząd kolorów, które są satynowe. Jeden rząd kolorów, które są delikatne, ale zawierają w sobie bardzo delikatnie zmielony błysk brokatu. No, no na przykład ten jest nieziemski. Już Wam pokazuję, on się mieni na taki fioletowo-różowe, ma drobinki,
No coś pięknego. No i jeden rząd matowych. Czyli tak naprawdę mamy wszystko, wszystko, wszystko w tej palecie. No te kolorki na dzień, te brązy są zarówno ciepłe brązy, jak i zimne brązy. Wieczorowe, ciemne, do smoky eye, do kolorowych makijaży. No wszystko, czego tylko wielbiciel makijażu może chcieć. Także jestem mega, mega zadowolona z tej palety. Pigmentacja jest świetna, rozciera się po prostu jak masło. Także wow, jestem mega zadowolona z tego zakupu i już nie mogę się doczekać, kiedy będę miała okazję tak naprawdę usiąść, bo ciągle nie mam czasu, i pobawić się tą paletką. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się niczego gorszego po Tati. Jeżeli nie oglądaliście żadnego filmiku Tati, gorąco Was zachęcam. Jest to cudowna, oprócz tego, że wypuściła taką piękną paletę, jest to cudowna osobowość. Ja ją bardzo, bardzo lubię za jej osobowość, za to, jaką jest osobą. Szczerze powiedziawszy, zawsze jej filmiki, nawet jeżeli tematyka nie za bardzo mnie interesuje, poprawiają mnie humor, bo ona jest po prostu cudowna. Cudowna i paleta też jest cudowna. Także jeżeli zastanawialiście się, czy nabyć taką paletę, no to nie ma co się zastanawiać. Zdecydowanie nie ma co się zastanawiać, bo paleta jest obłędna. Błędna. No i będę miała okazję ją już wypróbować, znaczy wypróbować codziennie, będę się nią mazać, ale będę miała okazję stworzyć właśnie makijaż taki wieczorowy już teraz w sobotę, bo w sobotę szykuje mi się wyjście na miasto i też w ogóle to się tak dziwnie złożyło, bo w sobotę mam pożegnanie mojej menadżerki, także z dziewczynami z pracy udajemy się na miasto odpowiednio pożegnać menadżerkę, ponieważ ona nie tylko opuszcza naszą pracę, ale także opuszcza ten kraj, wraca do siebie. Także no będzie bardzo smutno, już na samą myśl mi się robi smutno, bo nienawidzę się żegnać, nienawidzę pożegnań. No więc trzeba będzie ją odpowiednio pożegnać. No ale właśnie wczoraj też Rafał do mnie zadzwonił i powiedział, że robi mi niespodziankę i w sobotę przyjedzie, także mówię, o kurczę, lipa, bo ty w sobotę przyjeżdżasz, a ja w sobotę wychodzę. No lipa totalna. Gdyby to było, wiadomo, jakieś inne takie przypadkowe wyjście z dziewczynami, no to bym mogła odmówić. No ale że to jest już takie, że tak powiem, pożegnanie prawdopodobnie na zawsze, bo nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek ją zobaczę, bo ona jest z południowej Afryki, wraca do siebie. Prawdopodobnie po kilku miesiącach wróci do Anglii. Wraca, ponieważ ma bardzo chorego tatę na raka płuc. Także chce spędzić z nim czas. No i potem planuje jeszcze powrót do Anglii, bo ona niestety też przechodziła przez raka piersi. No nie takiego nawet, bym powiedziała, lekkiego, bo najpierw był jeden, potem się okazały przerzuty. Także też bardzo chorowała, no i ona stwierdziła, że jednak opieka jest tutaj w Anglii medyczna lepsza niż w południowej Afryce, więc ona zamierza na pewno wrócić do Anglii. Natomiast przypuszczam, że jak ona wróci, no to mnie już tu nie będzie. Co prawda obiecała, że przyjedzie i odwiedzi mnie w Polsce, bo jest bardzo ciekawa Polski i ma ją na swojej liście do zwiedzenia. Także być może przyjedzie, ale wiecie, jak to jest, takie obiecywanie, tak przyjadę, a życie to życie, wiadomo, nie ma czasu i tak dalej. Także być może jej już nigdy nie zobaczę, a mamy 10 lat za sobą współpracy, więc to jest kawał czasu, znamy się jak łyse konie, no i będzie trochę smutno. Także no niestety nie mogę odmówić tego wyjścia, nie mogę powiedzieć, że mnie nie będzie. Natomiast Rafał powiedział, że no już dojedzie z tego lotniska sam, no i wtedy dołączy do nas na mieście. Także czeka nas wyjście, a ja się nie mogę doczekać, bo będę mogła użyć tej palety właśnie w wersji wieczorowej. Piękna jest, naprawdę jest piękna, mogę siedzieć i na nią patrzeć. Cudowna. A będąc w tematach wyjazdów, powrotów i tak dalej, powiem Wam, że no u nas wszystko jakby stanęło na tym, że nie możemy znaleźć mieszkania, które chcielibyśmy zakupić. Są albo za drogie, albo za małe, albo za duże, albo zawsze jest coś, co nam się nie podoba, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy na początek i będziemy wynajmować mieszkanie. Już jedno mamy na oku, także mama musi pójść obejrzeć je i już chcemy wpłacać kaucję. Także całkiem możliwe jest, że przeprowadzka czeka nas w styczniu, już w styczniu. I powiem Wam, że z tego powodu i cieszę się, i jest mi bardzo, bardzo smutno. Naprawdę.
Cieszę się, że będę z rodziną, że będę miała ich na co dzień, że wrócę do domu. No jest to powód, dla którego jednak zdecydowaliśmy się na powrót, rodzina, żeby z nimi być, żeby z nimi spędzać dnie, święta, uroczystości, wszystkie, no i nawet, nie wiem, zwykły niedzielny obiad, żeby nie być tutaj samymi jak palec, teraz to już w ogóle jestem samiusieńka. A z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że opuszczam to miasto, w którym już jestem tak długo, ponad 15 lat, znam tu każdy kąt, znam tu tyle ludzi, mam tu też swoich przyjaciół, znajomych, to mi się robi smutno, robi mi się smutno i się boję, bardzo się boję, jestem zestresowana niesamowicie tym całym wyjazdem. Nie wiem, czy się odnajdę w Polsce, chociaż wydaje mi się, że ja się lepiej odnajdę niż mój starszy syn. On też jest przerażony tym wyjazdem, ale też z drugiej strony się cieszy, więc spróbujemy. No i tak to wygląda, no. Jestem bardzo rozdarta. Tak chyba wygląda życie każdego emigranta, zwłaszcza tych, którzy są już kawał czasu za granicą. Czy polska rzeczywistość nie da nam w kość? Na pewno nam da. Na pewno nie będzie to życie takie bezstresowe i takie łatwe, jak jest tutaj. Jednak tutaj ludzie troszeczkę, mi się wydaje, chociaż no nie wiem, no w Polsce dawno mnie nie było, ale wydaje mi się, że tutaj ludzie są troszeczkę bardziej otwarci, troszeczkę bardziej tolerancyjni i troszeczkę mniej zestresowani. Że łatwiej tutaj jest żyć, no ale nie ma rodziny, a to jest właśnie główna przyczyna, dla której wracamy, ta tęsknota, która siedzi i dusi i też chcę widzieć, jak dzieciaki będą się wychowywać z dziadkami, z ciociami, z kuzynami, w rodzinie, po prostu w rodzinie, a nie ciągle same. No ja też nie ciągle sama. Teraz czy chora, czy zdrowa, czy mam coś do załatwienia, to wszędzie muszę dzieciaki ze sobą ciągnąć. I ciągle jestem sama ze wszystkimi sprawami i jest ciężko, jest bardzo ciężko i jest smutno i przychodzi taka nostalgia i tęsknota. Zobaczymy, czy po powrocie do Polski nie będzie z kolei tęsknoty tutaj za tym małym miasteczkiem, które tak naprawdę pokochałam od pierwszego momentu, kiedy się tu pojawiłam. I słuchajcie, jestem tutaj 15 lat, ponad już 15 lat i w naszym miasteczku znajduje się najsławniejszy na całym świecie Teatr Szekspirowski, bo w tym miasteczku, w którym mieszkam, urodził się i tworzył Szekspir. Jest to miasteczko Szekspira. I nigdy nie byłam w tym teatrze, zawsze sobie odkładałam to na potem, no bo mam pod nosem, tak naprawdę mam 15 minut piechotą do tego teatru i zawsze sobie, będzie czas i teraz jak sobie myślę, że wyjadę stąd już i prawdopodobnie być może nigdy tu nie wrócę, no to lipa byłaby, żeby po prostu tego teatru nie odwiedzić, także już zaplanowałam, że jak Rafał przyjedzie, to wybierzemy się do teatru. Bilety nie należą do najtańszych, jeśli mam być szczera, no ale wiadomo, po pierwsze teatr, po drugie stary, najsławniejszy teatr na całym świecie, nie można tego odpuścić. Szczerze powiedziawszy, nie byłam też w domu Szekspira, no ale go już tyle razy zwiedzałam z zewnątrz i dookoła i ogrody i tak dalej, więc do domu Szekspira raczej mi się niekoniecznie śpieszy, więc to sobie pominę. Ale teatr muszę zobaczyć. Czas tak szybko leci. Słuchajcie, już jest listopad, zaraz będzie grudzień, święta, już nie mogę się doczekać, bo wybieram się do Polski z dzieciakami. I tutaj pojawił się problem, ponieważ samolot mamy 2 dni przed zakończeniem jakby roku semestru w szkole Roberta. I żeby go zabrać, tutaj nie ma tak, że rodzic może zabrać dziecko ze szkoły, kiedy mu się podoba, ponieważ jeżeli jest rok, semestr, no to dziecko musi uczęszczać na wszystkie zajęcia, inaczej będzie miało nieusprawiedliwioną nieobecność. Więc tutaj na piśmie trzeba zgłosić wniosek, prośbę o to, żeby zabrać dziecko ze szkoły. I to tylko musi być naprawdę ważny powód, żeby dyrektorstwo szkoły zgodziło się puścić dziecko, żeby dziecko opuściło zajęcia. I powiem Wam, że napisałam właśnie taki list do dyrektorki szkoły, że zabieram Roberta 2 dni przed końcem
termu, czyli końcem semestru, że jedziemy do Polski, że muszę zabrać Roberta, ponieważ będziemy szukać tam dla niego szkoły, gdyż planujemy przeprowadzić się na stałe do Polski, więc Robert musi zobaczyć te szkoły, porozmawiać z nauczycielami, czy mu się tam będzie podobało. No i generalnie musimy mu ogarnąć całą tą sprawę, jeżeli chodzi o szkołę. Jakiś może test będzie musiał zrobić, do której klasy będzie szedł, bo to troszeczkę jest inaczej z klasami w Polsce, a tu w Anglii. Więc wydaje mi się, że to jest dosyć ważny powód, skoro planuję przywrócić mu życie do góry nogami, dobrze, żeby on też przy tym był i przy wyborze swojej nowej szkoły. I dostałam odpowiedź zwrotną od dyrektorki, że niestety to nie jest wystarczająco ważny powód, żeby dziecko zabrać 2 dni przed zakończeniem roku. Więc niestety nie mogę, nie zgodziła się, powiedziała, no że owszem, jeżeli tak zdecyduję, to mogę pojechać, ale muszę liczyć się z karą i to jest 120 funtów i właśnie tak muszę to doczytać, bo mi pani powiedziała, że jest 120 funtów od rodzica. Czyli co, ja będę płaciła 120 funtów i ojciec będzie płacił 120 funtów, czy razem mamy płacić 120 funtów i też muszę właśnie sprawdzić, czy to jest 120 funtów za dzień, czy to jest 120 funtów za po prostu całą jego nieobecność. Także muszę to doczytać, no ale cóż, bilety już kupione, także no, najwyżej narażę się na karę i co, i będę płacić karę po tym, jak wyjadę do Polski. Ja nie rozumiem, jak dla nich może nie być to ważnym powodem, no ale widocznie nie jest, aczkolwiek, nie wiem czy pamiętacie, to było 2 lata temu, tak, w zeszłym roku byliśmy na Cyprze, 2 lata temu byliśmy na Majorce, napisałam, że zabieram Roberta, to było też 2 dni przed zakończeniem semestru, napisałam, że zabieram Roberta, ponieważ jedziemy na Cypr i tam będzie spotkanie rodzinne, na którym to on spotka się z całą rodziną, której nie widuje w ciągu roku. No, no jakby to też nie było kłamstwo, ponieważ rodzina moja wybierała się z nami na Majorkę, więc spotykał się z tą rodziną, ale bardziej to były wczasy, więc... to mi się wydaje, że jest taki bardziej błahy powód, ale wówczas go puścili bez żadnego problemu, usprawiedliwili mu nieobecność, ponieważ spotka się z rodziną, to jest bardzo ważny powód i mogliśmy sobie pojechać spokojnie na Majorkę. A teraz, kiedy sprawa jest naprawdę poważna, napisali, że no to nie jest poważna sprawa i Robert wcale nie musi jechać. Także no ciężko to ogarnąć, ich logikę. No ale mam nadzieję, że jakoś nam się upiecze z tą karą i nie będziemy płacić tyle kasy za jego nieobecność.